na pytanie, czy wy się widzicie bardziej z tym mikroskopem w ręku, czy bardziej z tą lornetką? Czy cenicie sobie różnorodność? Czy jesteście takimi osobami, które skupiają się na tych detalach i drążą temat i dostajecie po prostu wściekliznę, jak was ktoś odrywa od tego wątku i każe wam się zająć czymś zupełnie innym? Siemano, wysłuchałem ostatnio prelekcji jak dostać się do branży UX i chciałbym wam tą prelekcję, te dwa wykłady pokazać. Ale zanim to zrobię, muszę się do czegoś przyznać. Trochę ten materiał będzie pocięty z kilku powodów. Wyciąłem wszystkie pytania od publiczności, ponieważ nie było ich po prostu słychać, bo jest trochę cięć związanych z tym, że trochę przyspieszam akcję, ale jest jedno cięcie niezamierzone przeze mnie, po prostu przegrzała mi się kamera i tam 5 minut zostanie, no, chcąc nie chcąc, wycięte. Ale z dobrych rzeczy to bardzo fajnie nagrałem dźwięk i bardzo chciałem podziękować dziewczynom za to, że udostępniły mi te prezentacje, więc część z nich mogę po prostu je wkleić. Więc zachęcam was do dalszego oglądania, do subskrypcji i do zobaczenia za tydzień. Ja niestety nie mam umiejętności ani doświadczenia w IT, ale staram się bardzo, dziewczyny to prelegentki mogą potwierdzić, że staram się wybadać te wszystkie tematy tak, żeby wiedzieć o tym jak najwięcej. Co jeszcze tutaj? Tak, dokumentacja musi być. Dokumentacja musi być również ze względu na to, że mamy wspaniałych partnerów tego wydarzenia. Tego wydarzenia nie byłoby bez inicjatorów, bez Amazon Development Center, bez naszych wspaniałych partnerów z Finest Media, Sylwia, pozdrawiam, ale tak samo nie byłoby bez InfoShare Academy. I tutaj widzę też parę osób, które współpracują i reprezentują Developcraft, z którego jest Paulina. Nie byłoby też tego wydarzenia bez ThyssenKrupp, bez SEI Polska i przede wszystkim też bez Aspire System, z którego mamy dzisiaj Miłkę. Także tym wszystkim naszym partnerom chciałabym bardzo serdecznie podziękować i w tym miejscu powiedzieć też, że spotykamy się o 4 coworking nie bez przyczyny. Jaka to jest też przyczyna? Ano taka, że sama pracuję nad stworzeniem takiej przestrzeni, która będzie przestrzenią do rozwoju kobiecych biznesów, ale i też kobiet i ich rozwoju zawodowego, ale też osobistego. Tę przestrzeń jako szefowa coworkingu dedykowanego dla kobiet, mam nadzieję, będę w stanie Państwu zaprezentować jeszcze w tym roku, więc proszę bardzo, trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby to się wszystko udało. Ale żeby nie zabierać też więcej czasu, chciałabym przedstawić Wam, drodzy Państwo, dwie nasze prelegentki, Paulinę Srokę i Miłkę Cichosz. Zapraszam do sceny. Więc niech ta prezentacja będzie taka żywa, bo ja pracuję jako projektant. Nie od zawsze byłam projektantem, więc też przeszłam tę drogę. I wiem, jak bardzo cenne jest rozmawianie z innymi ludźmi, więc ja się dzielę jakimiś moimi tipami, porażkami, moimi przemyśleniami. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w trakcie. Okej. Dobra, to tak, ja się nazywam Miłka Cichosz. Aktualnie pracuję w Aspire Systems Poland. Wcześniej pracowałam w Polska Press Internet i zajmowałam się taką stroną jak gratka.pl. No i tak jak Dominika mówiła, możecie mnie też kojarzyć z Wód Trójmiasto, bo razem z moimi znajomymi organizuję tę konferencję. W tym roku będzie już trzeci raz, odkąd jestem w zespole. Okej, dobra. Czyli macie już CV, macie portfolio i co dalej? Ja w zeszłym roku, pod koniec roku postanowiłam zmienić pracę i przejrzałam sobie, jakie mam opcje, jakie są oferty na rynku. I zauważyłam, że właśnie pojawiają się oferty z firm produktowych, ale jest też bardzo dużo ofert z software house'ów. I to nie była moja pierwsza praca, tylko to już była praca kolejna i zadawałam sobie pytania, pracując wcześniej w gratce, w produkcie, czy ja chcę porzucić ten produkt, czy ja się spełnię w trybie agencyjnym. Jak ta praca wygląda, czym się różni? Wypytywałam moich znajomych i właśnie w mojej prezentacji chciałabym wam troszeczkę o tym opowiedzieć, żebyście byli świadomi, bo wydaje mi się, że bardzo ważna jest ta świadomość, żebyście
wybierali miejsce pracy w sposób świadomy i znali swoje predyspozycje, swoje oczekiwania. To jak wygląda rynek pracy dla UX designera? Został taki stworzony raport User Experience i Product Design w Polsce z 2018 roku. Czy ktoś z Was czytał ten raport? Super. Są osoby na sali, które go czytały. Ja go bardzo polecam, bo to jest cenne źródło wiedzy o branży UX w Polsce, o naszym lokalnym rynku. Jak się przyjrzycie sobie ten raport, to w nim jest taka pozycja, która mówi o tym, gdzie pracują designerzy w Polsce. I jak widzicie, na pierwszych dwóch miejscach są te firmy, te lokalizacje, gdzie jest ten tryb agencyjny. Software house'y, agencje interaktywne. Potem projektanci w Polsce pracują w e-commerce'ach, w bankach i w firmach usługowo-telekomunikacyjnych. W ramach mojej prezentacji trochę to uprościłam i zrobiłam sobie taki podział na firmę produktową. Przez firmę produktową rozumiem e-commerce, rozumiem na przykład, nie wiem, OLX, Allegro czy Polska Press. Tam powstaje konkretny produkt, dlatego mówię, że jest firma produktowa. Banki, mBank, Millennium, Nordea czy też telekomunikacja. UX designerzy pracują również w Orange czy w Playu. Software house'y, czyli miejsca, w których jeżeli klient nie ma swojego zespołu IT, to przechodzi do takiego miejsca i zamawia sobie konkretny produkt. Agencje UX to jest troszeczkę inna bajka, bo to są takie specjalistyczne agencje, które działają jako takie firmy konsultanci, gdzie pracuje bardzo dużo projektantów i researcherów. I oni, tak jak w software house'ie powstaje produkt, bo mamy tam programistów, tak w agencji UX to zazwyczaj kończy się tylko i wyłącznie na koncepcji. Więc tych miejsc pracy w Polsce jest niewiele, bo też nasz rynek nie jest na tyle dojrzały, żeby zatrudniać takich zewnętrznych konsultantów. No i możecie też pracować jako freelancer bądź konsultant. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym miałam szansę pracować w firmie produktowej. Teraz pracuję też w software house'ie. Wcześniej pracowałam jeszcze w agencji. Więc wiem mniej więcej, jak te światy wyglądają i o tym Wam właśnie opowiem. I tak jak mówiłam, firma produktowa, czyli OLX, Allegro, Nordea, mBank. No i software house'y, czyli takie miejsca, do których przychodzi klient i mówi, że chciałby zrealizować jakiś projekt. Na przykład stronę, na przykład aplikację. Tylko właśnie to, co ty mówisz, to teraz się trochę zmienia, bo software house'y dojrzewają i wiedzą, że jest coraz większa konkurencja na rynku i tutaj też pojawiają się analitycy biznesowi i UX designerzy. Taka nasza mocna rola i nie sprzedajemy już zespołu, który przychodzi i mu projektuje stronę, projektuje produkt, o który prosi nasz klient, tylko staramy się zmienić myślenie i staramy się, aby klient przyszedł do nas z problemem i powiedział: słuchajcie, chcę zaangażować bardziej moich klientów ze sklepu internetowego. Jak myślicie, jak to mogę zrobić? Czyli nie mówi: chciałbym zrobić aplikację, w której mogą lajkować coś tam. Tylko przychodzi z konkretnym problemem i mówi: pomóżcie mi znaleźć takie rozwiązanie, a potem stwórzcie dla mnie ten produkt, bo ja nie mam w swojej firmie, brzydkie słowo, zasobów IT. Więc ta dojrzałość na rynku się zmienia i mam nadzieję, że to będzie dalej szło w tym kierunku. Czym zajmuje się projektant w Polsce? Są takie trzy ważne rzeczy związane z user experience. I to jest projektowanie, to są badania i ewangelizacja, czyli mówienie o procesie projektowym i rozmowa z klientem, z innymi ludźmi, co nam tak naprawdę daje ten UX. Bo UX to jest takie trochę mądre słowo, każdy interpretuje je w zupełnie inny sposób i my jako projektanci musimy pamiętać o tym, że oprócz wykonywania naszych obowiązków musimy też tłumaczyć ludziom, dlaczego pracujemy w ten sposób i jaka jest w tym wartość. To co z tymi różnicami? Podstawowa różnica to jest oczywiście produkt. W firmie produktowej ten produkt jest jeden, w software house'ie produktów jest wiele. Możecie pracować
równocześnie nad wieloma projektami. W firmie produktowej jest jeden, ale myśląc tutaj o jednym produkcie, to na przykładzie Allegro. Generalnie jest to jedna platforma, tak? Ale oni mają aplikację, mają stronę internetową i mają duży zespół specjalistów. I ci specjaliści są też podzieleni na mniejsze zespoły. Bo jeden z zespołów zajmuje się, załóżmy, wyszukiwarką, inny checkoutem, a inny aplikacją. Więc teoretycznie pracują tylko i wyłącznie nad jednym produktem, ale ten produkt jest bardzo złożony i ma wiele w sobie obszarów. W software house tych produktów jest wiele. Te produkty są zazwyczaj mniejsze i pochodzą z różnych dziedzin. No i to jest trochę takie, bycie projektantem jest trochę jak bycie kucharzem, tak? Czyli możecie mieć taką swoją jedną wąską specjalizację i na przykład być świetnym pizzermanem i później optymalizować tylko proces i dobierać coraz lepsze przepisy. Albo możecie stawiać na różnorodność i gotować zarówno świetne przystawki, dania główne, jak i być cukiernikiem. No i to, co jest ważne, żeby sobie trochę odpowiedzieć na pytanie, w zasadzie jak ja też widzę projektanta, jak widzę narzędzia, którymi się posługuję w tych dwóch firmach. W firmie produktowej macie mikroskop. Pochylacie się bezpośrednio nad tym jednym produktem, bo rozwijacie jeden produkt. Tam jest praca nad rozwojem i optymalizacją. W software house, czyli w takiej pracy agencyjnej, pracujecie nad wieloma projektami. Tego czasu jest mniej, nie macie tyle czasu, żeby przyjrzeć się dokładnie projektowi, więc używacie lornetki. To nie jest tak, że ja tutaj deprecjonuję i mówię, że w ogóle nie ma czasu, żeby przemyśleć problem, ale tego czasu jest znacznie mniej. Pracujecie głównie na nowych projektach albo wykonujecie jakieś redesigny, a tutaj pochylacie się nad fragmentem produktu i go optymalizujecie. Proces projektowy. Kto zna ten wykres? Okej. To jest najbardziej znany proces projektowy, wykres przedstawiający proces projektowy, nazywa się Double Diamond. W wolnej chwili wygooglujcie sobie i poczytajcie o nim trochę więcej, bo ja tutaj nie będę się tak bardzo rozwijać, ale generalnie praca projektanta składa się z takich czterech filarów. Badania, żeby poznać potrzeby naszych użytkowników. Potem gdzieś dopiero definiujemy ten problem, czyli to, co mówiłam, że do software house'u przychodzi klient i mówi, widzę gdzieś taki problem, więc tutaj dopiero go definiujemy. Potem nadchodzi faza ideacji, gdzie wymyślamy wiele pomysłów i dopiero później przygotowujemy jakieś projekty, jakieś makiety i dowozimy te konkretne jedno rozwiązanie. I teraz w tych dwóch światach ten proces się troszeczkę różni. W jednym z nich te proporcje są trochę mocniej postawione na jeden akcent, w drugim na inną stronę. Okej, no i w tym procesie projektowym ja sobie myślę, że firma produktowa to jest taka trochę wędrówka po górach, bo wchodzicie coraz wyżej i pokonujecie kolejne wierzchołki, ale macie też czas na obserwację tego, w jaki sposób wpłynęły wasze zmiany na ten produkt. I czasami się może okazać, że zmiany, które zaproponowaliście, rozwiązania, nie wiem, przeniesienie, załóżmy przeniesienie momentu rejestracji konta w zupełnie inne miejsce, może okazać się, że konwersja, czyli ten skutek na stronie zdecydowanie spadł i wtedy możecie zawrócić. Macie te szanse, żeby zmienić swoją decyzję i ten proces jest tu dużo dłuższy. W software house, w takim trybie agencyjnym, ten cykl procesu projektowego, on jest dużo szybszy. To jest trochę tak jak na stadionie, ale to nie jest tak, że on jest taki super prosty, bo to jest bieg, ale to jest bieg z przeszkodami. No i to, co jest jeszcze ważne w tych dwóch miejscach, to jest czas. W firmie produktowej ten czas płynie troszeczkę swobodniej,
a w Software House to tempo jest troszeczkę większe. W produkcie jest tak, kto z Was pracuje w Scrumie albo wie, co to jest Scrum? Okej, dobra, zdecydowana większość. W produkcie jest tak, że najczęściej przez to, że on jest rozwijany przez długi okres, ma on zarysowaną swoją roadmapę, kierunki rozwoju, jakieś konkretne priorytety i ma taki swój konkretny cykl i powoli przez niego przechodzimy. Terminy są też trochę bardziej elastyczne, bo w Software House dość mocno uzależnione są od klienta zewnętrznego i od budżetu. To wszystko jest wycenione i tam na jakieś drobne obsuwy za bardzo nie ma miejsca. Tutaj w produkcie takie sytuacje mogą się zdarzać. Co ważne, tempo w takiej firmie produktowej jest trochę bardziej stabilne, a w Software House, jak to mówią moi znajomi, tak jak ich pytałam, przygotowując się do tej prezentacji, oni mówią, dzieje się, nie ma nudy. Tu też nie ma nudy. Tu też się w ogóle często walczy z priorytetami i wyrzutkami, bo mimo, że mamy zaplanowany jakiś plan działania do przodu, to wpadają wyrzutki, te priorytety się zmieniają. Ale w Software House ta dynamika naszej pracy jest zdecydowanie większa. Ale zdarzają się też takie momenty, które ja nazywam trochę stand-by'em. Czyli przez chwilę siedzimy i czekamy na projekt, bo nasz poprzedni projekt wyszedł do klienta i czekamy na feedback. Wiemy, że już kolejne zlecenie jest podpisane, ale mamy taki moment, gdzie przez najbliższe dwa dni nie mamy tak zwanej roboty. I to też jest wyzwanie. Bo niektórzy sobie powiedzą, fajnie, mogę sobie zrobić kawę, nie wiem, zrobić porządek w folderach. I trzeba sobie też umieć radzić i organizować pracę, bo to jest świetny moment, żeby przetestować sobie nowe narzędzia, żeby poczytać zaległe artykuły na Medium. Wtedy macie tę chwilę czasu, żeby uporządkować sobie ten swój warsztat designera, bo w produkcie zapomnijcie, tam nie ma chwili oddechu. Tam zawsze jest co robić, tam zawsze jest walka z priorytetami. Tutaj w Software House tempo jest bardzo szybkie, ale są takie momenty, gdzie możecie na chwilę zwolnić, przygotować sobie swój warsztat, aby w momencie, kiedy startuje nowy produkt, być już do tego gotowy. Tak jak mówiłam, bardzo ważne w pracy projektanta są badania. I jak wygląda sytuacja? W firmie produktowej, przez to, że pracujemy na swoim produkcie, trafiamy bezpośrednio do użytkowników, to dostęp do tych danych jest dużo prostszy. Jeżeli one są w odpowiedni sposób zbierane, to mamy możliwość prowadzenia jakichś eksperymentów, mamy możliwość sprawdzania analityki, bo pamiętajmy, że jako projektanci musimy pracować z danymi, bo jeżeli nie, to tak naprawdę budujemy nasze projekty tylko i wyłącznie na przypuszczeniach, na kolejnej opinii. Dane są przyjacielem projektanta. Pamiętajcie o tym, bardzo proszę. I tak, właśnie w firmie produktowej z tymi danymi jest trochę prostsza sprawa, macie dostęp do użytkowników. Pamiętam, że jak w Gradce pracowaliśmy nad takim panelem do zarządzania ogłoszeniami, gdzie nasi klienci biznesowi, to były agencje nieruchomości i komisje samochodowe, które kupowały trochę większą ilość ogłoszeń, oni mieli swoje takie specjalne, dedykowane panele, gdzie mogli tam dodawać większą liczbę tych ogłoszeń, wyróżniać je i promować i mieli tam też milion różnych funkcji. I my tak z kolegą na to patrzymy i tak wchodzimy i tak okej, ale czy oni w ogóle z tego korzystają? Sprawdziliśmy dane, sprawdziliśmy Google Analyticsa, no i okazało się, że w tym Google Analyticsie za wiele nam się nie odkłada, że chyba tam ludzi nie ma albo coś jest źle podpięte. A w międzyczasie nasz zespół biznesowy miał już całą listę pomysłów, co my możemy zrobić w tym panelu, żeby on był taki super i żeby ludzie z niego korzystali. Między innymi taki super przycisk do płatności, zapłać od razu moją fakturę. Że jak kupujecie sobie jakiś taki abonament na 100 ogłoszeń, to potem możecie płacić online bezpośrednio, tak jak kupujecie normalnie produkty. No i my, mając tak mało wiedzy, stwierdziliśmy, nie no, musimy pogadać z tymi użytkownikami, bo okej, pomysły są fajne, ale czy one są na pewno potrzebne?
Więc tutaj mieliśmy taką możliwość, porozmawialiśmy z naszym działem sprzedażowym, określiliśmy sobie kryteria, powiedzieliśmy, że chcemy porozmawiać z takimi i z takimi ludźmi, bo to jest największe grono naszych klientów, z nich mamy największe przychody. I co się okazało? Okazało się podczas tych rozmów, że za te faktury to płaci pani księgowa, która dostaje albo papierowe faktury, albo dostaje na maila. Ona w ogóle nie wchodzi do tego panelu i do tego systemu. Bo po co miałaby się logować bezpośrednio do każdej strony, z której ma jakąś usługę, jeżeli ona pod koniec miesiąca dostaje zbiorczy wydruk faktur i robi po prostu przelewę. No więc pomysł niby fajny, niby intuicyjny, ale okazałoby się, że wydalibyśmy kupę kasy na implementację feature'a, z którego by skorzystało może 5 osób. Także naprawdę dane są ważne i trzeba pracować na insightach. W software house'ie, w firmie agencyjnej, przychodzi do Was klient zewnętrzny, no i to on dostarcza dane. I tutaj może się zdarzyć taka bariera, że on powie, że te dane są poufne. No i jest troszkę trudniej, tak? Bo trzeba gdzieś od niego te dane wydobyć i zdobyć jego zaufanie i dostęp do tych użytkowników końcowych. Końcowych jest dużo trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Jednak musicie mieć tę świadomość, że dostęp jest dużo trudniejszy i że może się okazać, że będziecie musieli pracować na tak zwanych benchmarkach, czyli śledzić rozwiązania konkurencji i patrzeć, jak oni to robią. No i niestety na swoich przypuszczeniach, które dopiero potem będziecie testować. Bo to od klienta zależy, czy on wam pokaże te dane, bo może uznać, że to jest jego tajemnica handlowa i że nie chce wam tego pokazywać, bo wy jesteście zewnętrzną firmą tak naprawdę. Pracujecie z zespołem. Nawet jeżeli jesteście jedynym designerem w firmie, to wy i tak pracujecie z innymi ludźmi. Pracujecie z zespołem. Jesteście takim elementem układanki. Raz trochę pasujecie bardziej, a raz trzeba się troszeczkę mocniej nagimnastykować, żeby gdzieś tam wejść w ten zespół. I pierwszym takim ważnym elementem tego zespołu jest dla Was klient. W firmie produktowej jest to klient wewnętrzny, który znakomicie zna produkt, być może pracuje tam dłużej od Was i jest takim ambasadorem tego produktu. W software house'ie jest to klient zewnętrzny. To jest osoba, która właśnie przychodzi do Was jako do specjalistów i ona Wam płaci za coś. I może być Waszym partnerem, ale to jest klient, on płaci i wymaga. A w firmie produktowej wszyscy płyniemy na tej samej tratwie, na tym samym statku. Jak to się przekłada na naszą pracę? Ja miałam takie szczęście, że po stronie klienta jest taka osoba jak product owner. To jest osoba, która decyduje o tym, jak wygląda, jak rozwija się produkt. I w firmie produktowej trafiłam naprawdę na fajną product ownerkę i tam powstają relacje. Tam jest czas na jakieś partnerstwo. Możecie sobie... Może tak być. Jeśli wam to nie przeszkadza, okej. tam tworzą się relacje. Też jak przychodzicie do takiej firmy, to oni już mają jakieś wypracowane swoje wzorce. I ta współpraca też jest dłuższa. Jeżeli nie zaiskrzy, to z tym człowiekiem będziecie się męczyć, mówiąc brzydko, przez dłuższy czas. W agencji, w projektach, które trwają dużo krócej, te relacje budowane są w sposób dosyć szybki. Za każdym razem od nowa możecie spotkać wielu ludzi, jednych fajnych, innych trochę mniej, ale to jest świetna okazja dla Was, żeby podszkolić umiejętności miękkie. Umiejętności miękkie, które są bardzo ważne dla projektanta, bo tak jak tutaj mówiła Paulina, z narzędziami trzeba ćwiczyć i sobie testować, ale nie możemy zapominać o umiejętnościach miękkich. I to jest umiejętność komunikacji. Dla projektanta jest to naprawdę kluczowa i bardzo ważna umiejętność. I mając możliwość współpracy z tak wieloma i różnymi osobami, możecie sobie szkolić tę umiejętność. Poza tym w firmie produktowej często jest tak, że wiedza o UX jest. Czasami jako taka, ale jest. Stopniowo możemy tych ludzi szkolić, rozwijać, mówić o procesie projektowym. W agencji
Zależy, jaki przyjdzie klient. Są tacy klienci, którzy ja wiem wszystko, a są tacy klienci, którzy myślą, że UX to jest taki fajny trend i generalnie jak przemalujemy portal, to będzie super UX-owo. No ale tak nie jest. Więc tutaj jest czas na to takie trzecie poletko, o którym wspominałam, czyli na tą ewangelizację, na uczenie klienta i mówienie o tym w zasadzie, po co ja tu jestem i że projektant to nie jest koszt, tylko to jest taka dodatkowa wartość, bo dzięki niemu nie wydasz pieniędzy na rozwiązanie, które będzie nieprzydatne. Deweloperzy. Deweloperzy to jest kolejna część zespołu, która jest mega ważna. Słuchajcie, naprawdę dobry deweloper to jest skarb. Zarówno frontend, jak i backend. To są ludzie, od których możecie się nauczyć mnóstwo rzeczy. Nie podlizuję się wcale, bo w sumie widzę tutaj trochę deweloperów, ale ja naprawdę tak uważam, że jako projektant powinniśmy ściśle pracować z deweloperami. I ta współpraca powinna się już zaczynać na samym początku, kiedy my sobie zakładamy już, jak mniej więcej chcemy poprowadzić projekt, jak to ma wyglądać, to my już w tym momencie powinniśmy wyjść do naszych deweloperów i powiedzieć, słuchajcie, mam taki pomysł, chcę użyć takich rzeczy, czy to jest wykonalne, czy w tym czasie, na jaki został zaplanowany projekt, my jesteśmy w stanie to zrobić. Albo w firmie produktowej, słuchajcie, czy nasza struktura kodu nam to, na to pozwala, czy my mamy może tak duży dług technologiczny, że ta jedna drobna zmiana, którą ja chcę wprowadzić i która jest kosmetyczna, będzie nam się opłacała. Więc tutaj naprawdę trzeba rozmawiać. Poza tym, jeżeli możecie siedzieć gdzieś tam w biurko, pytanie? Pytanie, ale też sugestia. W których produktach jest tak, że czasami łatwiej usiąść z deweloperem niż UX-owi, czy komputerze, żeby wprowadzić te zmiany i zobaczyć, czy to będzie działać. Tak, dokładnie dlatego jest ten fragment slajdu i właśnie Właśnie o tym miałam mówić, że jeżeli macie tego dewelopera obok, biurko w biurko albo gdzieś tam w pokoju obok, to możecie sobie usiąść i mimo, że oddaliście mu już jakąś fajną makietę, to nie zapominajcie, że wasza praca nie kończy się na tym, jak oddajecie rozwiązanie, tylko dopiero jak zobaczycie, że to rozwiązanie jest na produkcji i że ono działa, ale w sumie potem i tak musicie jeszcze obserwować, jak ono wpłynęło na ten produkt. Ale wracając, jeżeli macie możliwość, to i deweloper właśnie wprowadza takie rozwiązanie i daje wam sygnał, słuchaj, Miłka, tu coś nie gra, nie? To na makiecie wygląda dobrze, ale nie wiem, jak to zeskalujemy trochę, to jest nie tak. I wtedy możecie sobie zrobić taką właśnie sesję live codingu, pozmieniać troszeczkę w parametrach i nagle się okazuje, że gra. I nie trzeba się wymieniać 5 mailami, kilka wiadomości na Slacku, aktualizować makietę, bo trwa to więcej niż drobna zmiana w kodzie. Więc to jest super. I w firmie produktowej zazwyczaj jest tak, że gdzieś tam ten deweloper jest pod ręką. W software house jest różnie. Czasami macie zespół na miejscu, ale czasami może się zdarzyć tak, że ta współpraca jest zdalna. I wtedy trzeba troszeczkę bardziej się wysilić. Trzeba pamiętać o pewnych rzeczach. Ja ostatnio się przekonałam, że na przykład trzeba sobie ustalić, jak będzie wyglądać wasze środowisko testowe, gdzie wam wystawią ten konkretny już fragment strony internetowej czy aplikacji, który będziecie mogli sobie przeklikać, zanim zostanie oddany do klienta. Bo tak jak mówię, wasza praca nie kończy się w momencie, kiedy powstaje makieta, tylko dopiero kiedy ten produkt powstanie i wy stwierdzicie, że to jest ok, a potem jeśli macie szansę, to jeszcze go monitorujecie. Więc trzeba sobie znaleźć taki dostęp, ustalić sobie zasady do takiego dostępu do środowiska testowego i też trzeba przygotować sobie narzędzia, w których można w sposób fajny przekazywać feedback, jakieś komentarze, zaznaczać coś na makietach, czy potem udostępniać nasze designy i pokazywać deweloperom, jakie są wymiary konkretne. I teraz inni designerzy. To tutaj troszeczkę w tym temacie. W ogóle w Polsce jest całkiem nieźle, słuchajcie. Jak ja zobaczyłam w raporcie, że w 2018 roku z ponad 470 osób okazało się, że tylko 13% pracuje w pojedynkę, to stwierdziłam, wow, coś się zmienia. Pamiętam, że jak zaczynałam, to trudno było znaleźć taki zespół, gdzie było 2-3 designerów.
gdzie można było się od kogoś podszkolić albo można było z kimś się powymieniać wiedzą. Bo projektanci często tak mają, że ta wymiana wiedzy u nich bardzo mocno procentuje. Oczywiście są osoby, które lubią pracować same, ale głównie jesteśmy takimi osobami społecznymi i ta współpraca i ta kooperacja u nas procentuje. Więc głównie mamy takie zespoły dwu- i pięcioosobowe. W produktowych często jest tak, że te zespoły są większe i tam specjaliści też mają swoje konkretne dziedziny. Jedni są visual designerami i odpowiadają właśnie głównie za makiety. Na początku tego łańcucha pokarmowego są badacze, którzy zbierają dane, zbierają insighty, współpracują z analitykami i oni dostarczają do projektantów tę konkretną wiedzę, a projektanci odpowiadają za powstanie flow, przepływu mniej więcej, jak ten użytkownik będzie się poruszał po naszej aplikacji i odpowiadają też za warsztaty z klientami, żeby wydobyć tę wiedzę. I faktycznie w takich właśnie firmach produktowych ten zespół jest trochę bardziej wyspecjalizowany. Nie we wszystkich, ale jest taka tendencja, że tak jak w sporcie, każdy ma gdzieś jakąś swoją domenę i pozycję. A w trybie angielskim to się zdarza różnie, ale najczęściej jest tak, że szukamy unicorna, który nie istnieje i który ma różne umiejętności. Ale jedni powiedzą, że to jest dobre, drudzy powiedzą, że to jest złe. Na pewno to jest dobre dla osób, które jeszcze do końca nie wiedzą i nie czują się, w której specjalizacji chcą pracować. Bo mogą sobie potestować różne ścieżek, bo nie zamykają się tylko w tej jednej konkretnej. Projekty są zazwyczaj na tyle małe, że nie zatrudniamy 5 designerów, tylko jest jeden designer albo dwóch, którzy odpowiadają najpierw za przygotowanie badań i zdobycie tych insightów, a potem dopiero projektują rozwiązanie i kończą to jakimiś makietami. Tutaj często też się zdarza tak, że projektant nie robi makiet, bo w firmach produktowych firmy inwestują w tak zwane design systemy. Mają przygotowane style guide'y, czyli przygotowane takie klocki, komponenty, z których składają swoje strony internetowe, swoje aplikacje, taki zbiór zasad użycia poszczególnych rzeczy. To nie jest tak, że to jest gotowiec i teraz można sobie z tego poskładać nie wiadomo co, bo to trzeba robić z głową i tam naprawdę też wtedy jest potrzebny ten projektant. Na pytanie, czy wy się widzicie bardziej z tym mikroskopem w ręku, czy bardziej z tą lornetką? Czy cenicie sobie różnorodność? Czy jesteście takimi osobami, które skupiają się na tych detalach i drążą temat i dostajecie po prostu wściekliznę, jak was ktoś odrywa od tego wątku i każe wam się zająć czymś zupełnie innym? I też musicie sobie powiedzieć, na jakim etapie mojej kariery jestem, czy ja potrzebuję silnego zespołu specjalistów, od którego się będę uczyć, czy ja już trochę potrafię i chciałabym się spróbować jeszcze w kilku innych tematach i na razie chciałabym być unicornem, zanim wybiorę tę konkretną specjalizację. I na koniec takie slajdy podsumowujące, żebyście nie mieli takiego poczucia, że wychodzicie z niczym, że ja tylko tak gadałam, a nic nie zostało na tych slajdach. To firma produktowa dla przypomnienia. Jeden produkt, zajmujemy się optymalizacją i rozwojem tego istniejącego produktu. Pojawia się tam stabilizacja, ale uwaga na tak zwane ciepłe kapcie. Obserwujemy pełen cykl życia produktu, zaś w software house pracujemy nad wieloma produktami. Zazwyczaj są to nowe produkty, redesigny. Wymagają od nas elastyczności i zwinności i w zamian za to otrzymujemy różnorodność i brak nudy. I bardzo ważną cechą jest umiejętność komunikacji i mówienia o tym i edukowania o UX-ie. Z czasem to jest tak, że w produkcie pilnujecie priorytetów i wrzutek. Tempo jest trochę bardziej zrównoważone i jest więcej czasu, większa elastyczność. W software house dzieje się, wiele projektów jest naraz i tempo jest zmienne. No i na koniec badania. W firmie produktowej macie swoje dane, dostęp do użytkowników, możecie prowadzić testy, eksperymenty, obserwować jakieś trendy.
W software house musicie się liczyć z tym, że dane podchodzą od klienta, czasem może się zasłonić tym, że są poufne i macie ograniczony dostęp do użytkowników i musicie trochę bazować na intuicji i benchmarkach. Kwestia też relacji i zespołu. Jak się bardziej widzicie? Czy widzicie się w takim zespole, w którym te relacje i partnerstwo się buduje? Czy lubicie pracować z różnymi ludźmi i chcecie się sprawdzić, jak się w tym czujecie? Uff, i ja już chyba złapałam lekką zadyszkę i to już chyba wystarczy. Skąd się tutaj w ogóle wzięłam? Około 2 lata temu zdecydowałam się tak jakby zmienić swoją ścieżkę kariery i z biologii przenieść się na UX design. Skąd zmiana takiej decyzji? Po 5 latach tak jakby pracy w laboratorium doszłam do pewnego momentu, kiedy nie widziałam dla siebie dalszej ścieżki rozwoju. Oczywiście można było robić doktorat, z wielu przyczyn jakoś nie chciałam brnąć, iść w tym kierunku. Ktoś, kto pracuje może w środowisku akademickim, być może wie, o czym mówię, jest to dość konserwatywne środowisko i nie każdy się odnajdzie w takim świecie. Poza chęcią, czy tak samą dziedziną, jaką była biologia, co po prostu sprawiało mi satysfakcję, chciałam też mieć większą elastyczność, chociażby taką, jak możliwość pracy zdalnej, czy pracowanie w różnych godzinach. No i nie uśmiechało mi się jakby spędzenie dalszego swojego życia od 8 czy tam do 16. Jeśli ktoś czuje podobnie, to zapewne pojawia się mu taka myśl i pytanie, jak żyć. No więc odpowiedź to zależy. W moim wypadku było tak, że ja nie od początku wiedziałam, że pójdę w kierunku UX designu. W tamtych czasach, jak zaczynałam, około to było właśnie 3 lata temu, popularne były spotkania Geek Carrots Girls. I dzięki w zasadzie takim spotkaniom udało mi się obrać pewną ścieżkę, pierwszą, i to był frontend. Samodzielnie na początku i z pomocą jakby już osób, które też przeszły tą drogę, zdecydowałam się, że pójdę w tym kierunku. No i teraz co dalej? Bałam się tak do końca rzucić na głęboką wodę i zająć się tylko tym, więc na początek przygotowałam portfolio proste, bardzo proste, frontendowe. I udało mi się dzięki temu dostać staż w jednej firmie. Tak jak mówiłam wcześniej, nie chciałam zupełnie ryzykować, bo nie do końca wiedziałam, czy się w tym świecie odnajdę. Więc w mojej obecnej pracy przeszłam na pół etatu. I od tego momentu mój dzień wyglądał tak, że od 7 do 11 pracowałam w laboratorium, a od 11.30 do 15.30 jechałam do drugiej firmy i tam zajmowałam się po prostu nauką. Szczęście, że udało mi się trafić do projektu, gdzie miałam okazję jakby od samego początku uczestniczyć w takim procesie powstawania, akurat to był e-commerce, to powstawania sklepu, więc byłam zaangażowana w ten pierwszy początkowy proces już badawczy i tworzenie projektów graficznych i w zasadzie to mi otworzyło oczy, że ta dziedzina mnie interesuje bardziej i zdecydowałam się pójść w 100% w tym kierunku. I kolejna praca, jaką już zdobyłam, to była typowo, 100% UX-owa, więc udało mi się dostać na, dzięki temu, że miałam już pierwsze jakby koty za płoty, pierwszy swój komercyjny projekt był zrobiony, dzięki temu udało mi się dostać do świata już, porzucając biologię, została po prostu teraz już moją pasją i od tego momentu zajmuję się projektowaniem. Wy już jesteście, podejrzewam, że o krok do przodu, bo wiecie, że chcielibyście zajmować się UX-em. I tutaj taka może mała garść porad ode mnie, to po prostu zrobić dobry research tej dziedziny. To jest UX mieści w sobie bardzo wiele kompetencji. Trzeba mieć świadomość, że zarówno takie pojęcia jak projektowanie architektury informacji, czy przeprowadzanie badań z użytkownikami, czy też umiejętność prezentowania swojej pracy przed klientem i przed członkami zespołu. Niekiedy nawet to mogą być prace, pomoc przy copywritingu. Tego jest bardzo, bardzo wiele, więc
Oczywiście nie można być dobrym we wszystkim, więc tutaj trzeba dobrze wybrać swoją specjalizację. To może nie być takie proste, więc po prostu nie bać się też i zmieniać swoje zdanie. Jeśli nie czujecie się w czymś komfortowo, to próbować dalej. To była moja mina, jak zaczęłam tutaj próbować poszerzać swoją wiedzę, ponieważ tego jest tak dużo, że no nie sposób wybrać coś dla siebie od razu. W zasadzie tutaj chciałam dla Was stworzyć taką listę, gdzie wypisałam po jednym przykładzie, no maksymalnie po dwa, żeby po prostu zacząć. To jest bardzo ważne po prostu, żeby zacząć coś czytać, słuchać dla każdego, no, co kto lubi. Kurs na Udemy akurat w tym wypadku. Bardzo często są promocje na tym portalu, więc jako taki wstęp dobrze sobie po prostu przejść i posłuchać, co w zasadzie, o co w tym chodzi. Dobrze jest też sobie wyrobić taki nawyk regularnego czytania. Artykułów jest też bardzo dużo. U mnie się sprawdza subskrypcja newslettera, gdzie mam w fajny sposób pokazane, podzielone na kategorie wszystkie najnowsze nowinki ze świata i on przychodzi co tydzień, co poniedziałek, więc no, ta praca wymaga od nas, żebyśmy poszerzali ciągle swoją wiedzę, więc jeśli zaczniemy już teraz czytać regularnie, no to po prostu nam się to opłaci. Podcasty, polski podcast Nie Tylko Design i pod sztandarem InVision Design Better, to w ramach takiego słuchania z narzędzi. Od 2 miesięcy w zasadzie przerzuciłam się na Figma i będę ją serdecznie polecać, ponieważ jest darmowa, ponieważ jest dostępna i na Maca, i na Windowsa. Na razie nie widzę wad. Wcześniej z kolei korzystałam ze Sketcha i tutaj bardzo pomógł mi Paweł Stanley, który prowadzi również takie tutoriale, warsztaty w przystępny sposób. Co ze wspomaganiem? Wszystkie spotkania cykliczne, takiego typu jak tutaj, uważam, że są zawsze na plus, otwierają oczy. I oczywiście cały czas jestem fanką nauki na cudzych błędach, także oto tu jestem. Konferencje, to jako przykład po sąsiedzku Product Camp, warsztaty Wojtka Kutuła, w których brałam udział osobiście. To są jednodniowe warsztaty, ale bardzo dużo dają. Wojtek prowadzi też bloga i ma YouTube'a swojego. Tutaj u nas w InfoShare Academy od sierpnia zaczynamy również kursy UX designu. No i oczywiście studia podyplomowe to dla kogoś, kto chciałby iść wyznaczoną ścieżką, już prowadzoną tak przez profesjonalistów przez no, dłuższy czas. Portfolio. Jak mamy zrobić portfolio, skoro w zasadzie nie mamy żadnego doświadczenia? No i gdzie szukać pomysłów na takie projekty? W zasadzie tu się powtarza, że warto uczestniczyć we wszystkich darmowych eventach, śledzić Facebooka. Często są prowadzone darmowe po prostu jednodniowe kursy, gdzie specjaliści mogą Wam pomóc przejść jakby przez ten proces projektowy. Dużo dajesz też obserwowanie innych, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie, zobaczyć jak wyglądała ścieżka innych osób, może to Wam pomoże w czymś. I szukanie codziennych problemów. Pomysł na, może tutaj przyjdzie coś do głowy. Tym pieskiem po prostu chciałam tutaj pokazać, że być może, jeśli rozejrzymy się dookoła, wpadnie nam na myśl jakaś, czy to może być jakieś schronisko po sąsiedzku, czy klinika weterynaryjna, która by przydałoby się po prostu pomóc w jakimś ulepszeniu strony. Myślę, że praca nad takim realnym problemem mogłaby i Wam ułatwić jakby wdrożenie się w ten temat i stworzenie czegoś z sensem. Ja podeszłam do tego problemu bardziej egoistycznie, bo moim problemem była akurat zbyt duża liczba roślin w moim mieszkaniu, które niespodziewanie umierały. No i wpadłam na pomysł, że może przyda się jakaś aplikacja, która pomogłaby mi śledzić jakby systematykę podlewania. Tego jest oczywiście dużo i pomysłów jest wszędzie bardzo dużo, ale tutaj chodzi w zasadzie, żebyście wykazali jakby swoją inicjatywę, pokazali chęć nauki i sposób myślenia, jak podchodzicie do pewnych problemów. No ale pomysł jest, ale jak zrobić to portfolio? Przejdę od razu do sedna. Po prostu podzielić sobie najlepiej to, ten temat na takie 4 etapy. Wypisać problem, zakres zadań, czyli czym po prostu będziecie się zajmować. Efekt końcowy, tutaj idealnie byłoby mieć gotowy prototyp, chociażby w takiej Figmie czy Sketchu. Obojętnie jakie narzędzie wybierzecie, dobrze jeśli po prostu pokażecie to na żywo. No i ostatni punkt to jest, czego się nauczyliście. Krótko.
Tu nie chodzi też o nie wiadomo jakie rozpisywanie się, po prostu trzeba zaznaczyć co, kiedy, jak. Takie podsumowanie. Pokazywać swoje projekty. Dzięki temu pokażecie chęć do nauki. I jeśli na przykład uda Wam się wziąć udział w jakimś większym zespole projektując jakąś inną aplikację, zaznaczyć swoją rolę. I oczywiście nie zapominać, żeby to była idealnie wersja online. Czego nie robić? Uważać na projekty, powiedzmy, jeśli ktoś pracuje, zajmując się architekturą krajobrazu, żeby nie wrzucać swoich oczywiście gotowych ogrodów 3D czy czegoś w tym stylu, ponieważ to zupełnie będzie nie na temat. Brak opisu procesów. Tutaj chciałam powiedzieć na przykład drible. Wszystkie piękne obrazki bez jakby wyjaśnienia ich sensu nic nie wnoszą. Nie w pracy projektanta UX. Tak samo te zdjęcia. Jeśli nie prowadziliście żadnych warsztatów, to proszę nie szukajcie na stokach żółtych karteczek. No to po prostu to nie ma żadnego sensu. Warto po prostu trzymać się opisów i to będzie wystarczająco. No i wersja PDF. Jeśli będzie zbyt duża, to po prostu będzie nieczytelna. Będzie się to ciężko przeglądało. Portfolio jest. Czas na CV. Niby prosty temat, a jednak sprawia czasami wiele dylematów. Czyli używamy czytelnych rozwiązań. Nie ma sensu silić się na oryginalność. Trzeba też skupić się na tych najważniejszych punktach i szanować czas oczywiście osoby, która to czyta i dać sobie szansę, żeby to CV zostało przeczytane. Czyli w zupełności wystarczy jedna strona. Jasno i czytelnie przedstawić doświadczenie. Tu mam na myśli, po prostu wymieniamy, czym się zajmujemy, rozwijamy temat na spotkaniu już. Czego nie robić? Uważać na przeprojektowanie, czyli wszelkie gwiazdki i skale określające nasze umiejętności niewiele wnoszą. Tak samo ciemne tło. Musimy pamiętać, że takie CV prawdopodobnie zostanie wydrukowane i położone na stoliku przed nami. Jeśli ono będzie na czarnym tle, to nie będzie dobrze wyglądało. Więc jeśli nie macie w planach samodzielnie drukować takiego CV, to lepiej trzymać się klasyki. Tutaj już wcześniej wspomniałam o tych rozbudowanych opisach. No i brak doświadczenia, ale taki kompletny brak, więc po prostu warto się postarać, nawet zrobić kurs, cokolwiek, żeby móc o czymś opowiedzieć. To jest tylko przykład oczywiście. Jest ich wiele w sieci. Co chciałam tu pokazać, no to po prostu taki prosty podział, że po lewej stronie mamy doświadczenie, po prawej stronie jest krótko edukacja i umiejętności. Tego zdecydowanie odradzam. Tak. Jest bardzo kreatywne, ale kompletnie nieczytelne. No i ulubione, rozmowa. Aplikacja poszła i zostaliśmy zaproszeni na rozmowę. No i co teraz? Trzeba pamiętać, że tutaj to nie do końca chodzi o takie stuprocentowe sprzedanie siebie, pokazanie, jacy jesteśmy świetni. Tutaj bardziej chodzi o sposób sprawdzenia, czy myślimy podobnie. I o to, czy ewentualnie będzie nam się dobrze współpracowało. Po prostu trzeba być sobą. I co na pewno Was spotka, to pytanie o to, jak się pracuje, jak pracujecie, jaki jest Wasz sposób podejścia do problemu. Trzeba uważać na wymienianie swoich umiejętności, bo to są rzeczy, które bardzo łatwo zweryfikować. Dobrze jest się nauczyć jakiegoś swojego projektu. Częstym pytaniem jest po prostu prośba o opisanie etapów projektu lub też opis projektu, z którego jesteście zadowoleni, albo odwrotnie, z takiego, z którego jesteście niezadowoleni i co byście w tym momencie poprawili. Czego nie robić? Nie koloryzować. Jeśli nie znacie języka angielskiego w stopniu, powiedzmy C1, a piszecie tak, to bardzo szybko wyjdzie. Trochę pokory. Nie ma tutaj sensu sprzedawać się, właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, że jest się najlepszym we wszystkim, bo takich ludzi po prostu nie ma. I brak pytań do pracodawcy. Pada takie pytanie, czym zawsze na koniec rozmowy, no nie zawsze, ale często. Czy masz do mnie jakieś pytania? Dobrze jest mieć. Wykazujemy w ten sposób zainteresowanie firmą i że po prostu chcemy po prostu wiedzieć więcej. Jako juniorzy
w zasadzie zawsze możemy spodziewać się zadania. I to jest często ważniejsze niż to nasze wcześniej portfolio, czasami udawane, czasami niekomercyjne, czasami właśnie wymyślane. Więc tutaj warto się skupić na tym zadaniu konkretnie i zadawać pytania. Jeszcze przed samym przystąpieniem do pracy warto po prostu zadawać pytania, żeby dokładnie wiedzieć, jaki jest cel zadania. No a już podczas prezentacji trzeba wyraźnie pokazać swój sposób myślenia i mówić językiem klienta. Tutaj mam na myśli, zazwyczaj będzie to prezentacja, będzie to sposób na sprawdzenie waszych umiejętności obrony swojego pomysłu. W sposób taki zrozumiały, nie mówiąc tylko wyłącznie językiem branżowym. No i trzeba pamiętać, że zdobycie pracy nie zawsze jest szybką i łatwą drogą. Często zdarzy się tak, że będą od was lepsi, a czasami intuicja podpowiada wam, żeby tam nie iść i spotykać się z wieloma odmowami, czasami bardzo wieloma, no ale w końcu uda się i życzę wam, aby ta ścieżka zdobycia swojej pierwszej pracy była jak najszybsza.